Czy wygramy dzisiaj milion? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, gdzie wygrywamy prawdziwy milion. Nie tak jak w Teamie X, gdzie ten milion jest udawany, a oto są nasze prawdziwe pieniądze. Każdy taki pieniądz to jest 25 tysięcy kubańskich pesos. I eurogąbek. Eurogąbek, również eurogąbek. Mamy tutaj łącznie milion. Zasady są jak postaw na milion. Czyli będziemy mieli pytanie, mamy 4 odpowiedzi ABCD. Tak. Musimy w pierwszej rundzie, Hubert, powiedz nam, muszą wszystkie zakładki być obłożone, czy nie? Nie, w każdej rundzie jedna musi być pusta. Jedna musi być pusta, tak. Potem gramy na 3, a w ostatnich dwóch pytaniach gramy na 2, jeżeli przejdziemy do tego. Pytań, tak. To jeszcze jest niewiadome. Gramy dzisiaj drużynowo i zobaczymy, jak to pójdzie. Są 3 koła ratunkowe. Pytanie do publiczności zgromadzonej na naszym pięknym planie. Tak. Mamy również telefon do przyjaciela. Mamy telefony, więc będziemy dzwonić. I pół na pół. Nie. Mamy zmianę kategorii. A! Widzisz? Mamy zmianę kategorii, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Cudowny prowadzący Hubert, elegancki, piękny w nowym roku. Witamy Cię, Hubercie. I teraz Hubert opowie żart prowadzącego. Bum. Każdy się na tym wywraca. Dobrze, idziemy do pierwszego pytania. Naobrażaliśmy Huberta, teraz Hubert naobraża nas, ponieważ to ma pytania w ręku. To prawda, dawaj, Hubert. Ja cały czas nadal myślę na tym żartem, jakby mówiliście, nie jestem w stanie. Dobrze, mamy kategorię. Może pod koniec sobie przypomnę. Dobra, słuchajcie, pierwsza runda, dwie kategorie, celebryci albo sklep. Co myślicie? Czego bardzo bardziej czujecie? To znaczy, te dwie rzeczy się nie łączą, bo celebryci nie chodzą do sklepów. To prawda. Znaczy, zdarza im się, jeżeli sklep zapłaci, żeby tam przyszedł. Tak. Które czujesz bardziej? Nie, ja nie znam żadnego celebryty polskiego, to absolutnie ani jednego. Metodą wykluczenia trafiamy na sklep. Dobrze, kategoria sklep. Na odpowiedź macie... Co? Pytanie pierwsze. Ile żabek znajduje się w Polsce? A. 10 tysięcy, B. 7442, C. 650, czy D. 4556. A i C bym wykluczył, bo są zbyt twarde takie, nie? Właśnie automatycznie też wykluczyłem w głowie, no. Ale z drugiej strony... Dawaj, mamy minutę, musimy może było jakieś, może celebrowali właśnie ostatnie otwarcie 6,5-tysięcznej żabki, albo 10... Nie no, 10-tysięczną byśmy słyszeli na 100%, tak. Bo ja to było dużo. Ja uważam, że to będzie około 7442. I 4556. Tak, to robimy 50-50? Chyba 50-50. To dawaj, składaj 4 kubki do siebie. Czyli B i... Byku, B i D, nie C. O, o, fakty, szybko. Dałeś 4-4, bo 4 to jest 120. 4. Dobra, okej. Okay. Kurde, a w co bardziej wierzymy? A co wierzymy? Jak przegramy? A w co bardziej wierzymy? Co, a co jak przegramy? Znaczy, dajemy 6,5? Chodź, żebyśmy nie byli pajacami. Jedno. Dobra. Tyle wystarczy. Ale potem przegramy grę, jak będziemy mieli tylko tyle. Zróbmy tak. Nie, damy radę. Nie, bo z jednym za nie dużo wygramy. Dajesz. I na co to dobrze, jest trudno, jeżeli nie wygramy miliona. Jezu, no. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Tak. To dobra. To masz czas. Stop. W takim razie. No, ej, ten czas, ej, czemu nie użyliśmy? Ten czas jest tylko konceptem. Przecież on nawet nie liczył. Czemu nie użyliśmy stary koła ratunkowego? Poprosimy Hubert odpowiedź. Jak chcecie, możecie jeszcze skorzystać. No już teraz też możemy. Czekaj, nie, możecie czekaj, jeszcze skorzystać. Czekaj, powiedział, to on ustala zasady gry, to możemy nadużywać tego. Jeżeli chcecie, no. Jakby lubię was bardzo, możecie użyć koła ratunkowego. Błagam, dzięki. Użyjcie, jakby jest pierwsza minuta odcinka. Pytanie do telefonu. Pytanie do telefonu. Kto chce zadzwonić? Kto może szybko wygooglować? I nie jest teraz pracy. Nie odbierze telefon. A kto udzieli śmiesznej odpowiedzi? Czy masz telefon do Bladiego? Proszę, mam. Zadzwoń do Bladiego. Mam. Proszę. Mam. Przecież potrzebujemy tej odpowiedzi. Byczku, czekaj. Ciężkie pytanie. Czekaj, dzwonimy. Będę przy mikrofonie, więc powinno być słychać. Jest sygnał. Elo, Bladi, słuchaj, bo jesteśmy na wizji, mamy do Ciebie bardzo ważne pytanie. Wiesz, bo gramy w postaw na milion, a zwany również Straż Miliona i jesteśmy na bardzo trudnym pytaniu. Bladi, od Ciebie zależy to, czy przeżyjemy. To jest pierwsze pytanie i już potrzebujemy pomocy. Jak się wywalimy, to przegrywamy cały odcinek, więc potrzebujemy Ciebie pomocy. I myśleliście, że najlepszym pomysłem jest zadzwonić do mnie? To był mój pomysł. Tak. To był mój pomysł. To był koncept Mandzia, który powiedział, że to jest najlepszy pomysł, jaki trzeba zrobić, więc... Zatem Bladi, słuchaj pytania. Ile żabek znajduje się w Polsce? 10 tysięcy, 7442, 6500 czy 4556? O nie! Skąd ja mam znać taką odpowiedź? Bladi, przecież jesteś największym fanatykiem żabek! No ja wiem, że jestem największym fanatykiem żabek, ale to jest tak trudne pytanie. Ile żabek w Polsce się znajduje? Użyj mocy komputera, Bladi. Użyj mocy matematyki. Słuchajcie, panowie, czas wam się kończy. Bladi, szybko decyzja, od ciebie szybko zależy. 10 tysięcy, 7442, 6,5 tysiąca, 4556.
Dobra, się skończy. Vladi definitywnie powiedział 6,5 tysiąca żabek. Dzięki, Vladi. Dobra. Vladi, obstawiam wszystko na 6,5, jeżeli to nie będzie to, to będziesz musiał płacić za mnie. Cześć, Vladi. Na razie, cześć. Dobrze. Moi drodzy, Vladi pomógł nam. No dobrze, panowie. Nie muszę liczyć żetonów. Milion postawiliście na C. Gracie wabank. To nie jest najmądrzejsza decyzja. To ją popraw. Ja nie jestem od mądrych decyzji. Jestem od myślałem, że głupi w tym programie. Dobrze, okej. Okay. Płyć jest jakby dobrze, no. Już zapieczętowana. No to co mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. Ale zostańcie jeszcze z nami, bo to jest prawidłowo! Vladi MVP! Ej, powinniśmy do niego zadzwonić! Vladi, miałeś sobie rację! Nie, dobra, niech będzie w suspensie. Tak, tak, tak. Niech będzie w suspensie. Ja nie to mogę. Ja teraz muszę udawać przez ile? Przez kilka tygodni smutnego za każdym razem, jak gadam z Vladim. Tak, dokładnie tak. Boże, Vladi, jesteś królem. Vladi jest królem absolutnym. Wejdźcie na kanał Vladiego, macie w opisie i zasubskrybujcie go. I zasubskrybujcie, a potem wejdźcie na najnowszy film, napiszcie Vladi, dziękujemy. Vladi operacja. Vladi, dobrze. Słuchajcie, milion wraca do was. Czas. Bum, dawaj mi te siano. Wielkie gratulacje. Gdybyście byli w studiu telewizyjnym, dostalibyście teraz gromkie brawa. To są gromkie brawa. Mamy takie brawa, na jakie zasługujemy. Słuchajcie, runda druga. Kolejno mamy dwie kategorie. Pierwsza kategoria to goście MW, a druga historia internetu. Wiesz, co będzie w goście MW? W której minucie Maksym w odcinku jakim powiedział słowo aha? Widziałem, coś ten to będzie taki rodzaj pytania. Widziałem bardzo długi film, bo trwał ponad godzinę i to jest jeden z najlepszych kontentów, jakie widziałem ostatnio. No. I to jest Polish YouTube Iceberg. To jest góra lodowa polskiego YouTube'a i on przechodzi od rzeczy takich najbardziej znanych w starym polskim YouTube'ie do takich zapomnianych, zakopanych, których nikt nie kojarzy. Odkopuje wszystkie aferki i dramki z 2010, 11, 12, 13, 14. Dlatego historię internetu? Jeżeli jest coś z tego, to odpowiem. A goście MW też są ciekawi, ale to jest takie, wiesz... Jestem ciekawy, co dalej w historii internetu. Chodź, rzuciłem monetę, a nie wiem, to jaka decyzja w takim razie? Dobra, wybierz teraz. Historia internetu. Dobra, historia internetu. A pytanie, który z tych memów był pierwszy? Czy Pepe the Frog, Rage Guy, Bad Luck Brian, czy Too Long Didn't Read? Dobra, to jest bardzo proste pytanie, bo odrzucamy Pepe od razu, odrzucamy Briana, od razu zostaje Rage Guy i Too Long Didn't Read. Chyba Rage, nie? Too Long Didn't Read, od kiedy jest memem w ogóle? Wtedy, nie, jest długo, długo. Ale nie, nie, czy to jest mem Brian w ogóle? Też, no tak, tak, to był mem. Rage Guy, Bad Luck Brian też jest stary. A to po prostu nie... Tak, to jest mem też, tak. No, ale że to się zalicza do kategorii? Tak, oczywiście. Okej, okay, nie wiedziałem. Oczywiście. Myślałem, że to jest, wiesz, to jest taka rzecz, którą przyjąłem w internecie, to jest od zawsze. To jest taki nine gag meme, wiesz, tak. Ten klimat. To znaczy, na pewno Rage Guy jest bardzo stary, bo 2008, jeżeli nawet nie 2007. Bad Luck Brian też jest stary. Ale nie, chyba nie jest aż tak później, stary. Nie jest aż to tak co, stary. To co, na Rage Guy idziemy? No, ja bym poszedł, ale myślę, że Too Long Didn't Read może być dłuższe, bo to jeszcze jest historia 4chanowa. No Pepe to też jest forczanowy. Ale Pepe jest forczanowy, wyrósł później. No nie inaczej. To, że on jest teraz popularny, to inaczej. On się stał popularny w okolicach Trumpa, ale on był dużo wcześniej, Pepe. Tak, ale pytanie, jak dużo wcześniej? Rage Guy na pewno jest bardzo stary. Jest na pewno bardzo stary. Dobrze, to wybierz, ile kładziemy na co. Dobra. Chcesz coś dać na tyle dry? A kurde, ja nie wiem, czy ja bym nie do połowy. Ja nie wiem, co? No. Co? Aż tyle nie wierzysz? Dobra, to ja daję tyle na pewno. Dam, to, słuchaj, to są moje pieniądze. 8. A ty zarządzaj swoimi finansami. 10 żetonów dam na tyle dry, na dy. A całą resztę dajmy na Rage Guy'a. Dobra. Ostateczna decyzja, tak? Lepiecie to? Nie robimy koła. Macie jeszcze dwa koła ratunkowe pozostałe. Możecie zmienić kategorię albo zadać pytanie publiczności. bo publiczność wie. Przepraszam, ekipie. Tutaj dla ekipy najnowszym memem... Bajo jajo. Najnowszym memem jest 2137. Dla nich jest jakaś wieczny to jest ostateczna odpowiedź. Nie korzystacie z koła ratunkowego. Nie, nie korzystamy, no. No dobrze, w takim razie mamy pieniądze na zapadkach. Czyli na zapadce D 250 tysięcy, na odpowiedź B 750 tysięcy postawiliście, czyli tak. Gracie 3-1 tak naprawdę, tak, żeby tak powiedzieć. Słuchajcie, Lucky Bad Luck Brian to jest mem z 2012 roku. Mhm. Pepe the Frog pojawił się w komiksie w 2005 roku. O Jezu, jak ty, ile? Ile? W 2005 roku. Obstawia się jednak, że jako mem pojawił się na początku 2008 roku. Jest bardziej jeszcze Rage Guy. O, no nie zawiedź. Nie zawiedź. Pojawił się. No dalej, wypłać. 5 lat. No, przed.
przed Bedlak Brianem, czyli w 2008 roku, a Too Long Didn't Read w 2003. Także 250 tysięcy złotych wraca do was. Naprawdę Too Long Didn't Read to jest tak stary mem? Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. W 2003 roku nie było internetu. Był. No był, już nie. No dobra, ale nie ma co się smucić, cały czas macie pieniądze, którymi możecie jeszcze grać. Zobacz. A mam pytanie, a czy firma Widmo nam z tych żetonów później wypłatę zrobi? Czy program mniej więcej wygra jakiekolwiek pieniądze? Domek działowy, halo Gimper, oddawaj pieniądze za mniej więcej. Za te żetony się to macie wymienimy. Pieniądze za mniej więcej. To są nasze pieniądze, na tyle zasługujemy. Dobrze, udało nam się zachować ćwierć miliona, 750 poszło z toaletą. Słuchajcie, z jakiegoś powodu ten program nazywa się Strać Miliona. Dokładnie, tak? Będziemy tracić dalej, poprosimy następne pytanie. Runda trzecia, dwie kategorie, nic się nie zmieniło. Zwierzęta czy festiwale? Czy w kategorii zwierzęta będą polscy youtuberzy? A czy w kategorii festiwale będzie ten o furysach? Jacek, jak to był ten dla historii internetu? Fire, tak. Jeszcze by później... Fire festival. Jest tyle festiwali, jest tyle generalnie... Dobra, idziemy się wywrócić na festiwale? A w sumie kategoria zwierzęta i festiwale to może być wspólna kategoria. Tak, Furfest to się chyba nazywało. Tak naprawdę, jak to jest mi jedno pytanie, rozbiliśmy. Animal Furest, o tak to się nazywało, już pamiętam. Bo ja się szalę, teraz bym powiedzieć, nie była poprawna. Którą kategorię wybierasz? Festiwale, go! Go dobra, festiwale. Jest! Festiwal Fire miał jeden problem. Jaki? Czy A, scena została źle zalana przez monsun, B. Źle podał miejsce wydarzenia. C. Nie odbył się. Czy D. Został przełożony na za 20 lat. Śmiałe. Ja nie pamiętam. Ja pamiętam aferę. Pamiętam mniej więcej o co tam poszło, ale nie pamiętam tego jednego najważniejszego problemu. Znaczy inaczej, według mnie tutaj nie masz tak do końca prawnych odpowiedzi, bo Fire Festival odbył się, to znaczy ludzie tam przylecieli, tak. Pojawili się na polu namiotowym, które było zupełnie nieprzygotowane. Tylko, że przyszedł Najman i wszystkich poinformował ludzie, przecież tutaj to nikogo nie ma. Więc uważam, że najbliższą odpowiedzią będzie C, bo B to nie jest źle podane miejsce wydarzenia, bo tam miejsce wydarzenia było inaczej reklamowane, ale ludzie lecieli na dobre i jakby miejsce było dobrze, jakby tam byli wszyscy, jakby cała obsługa, nazwijmy to, i miejsce noclegowe. Co na zasadę uważa, że się nie odbył, bo on chyba po dniu ludzie zaczęli wracać do domu. Więc dajemy na C, bo C jest według mnie najbardziej prawdopodobne. Zastanawiam się, czy ich ostateczną wymówką prawną nie było przełożenie na za 20 lat, żeby uniknąć pozwów. Nie, oni tak pozwy dostali. No, tak dostali. A to, że i tak dostają, to ten, jest inna ten sprawa. Ten ziomek chyba w ogóle tak, ten, bo tam był ten Niemiec, ten Jarul, tak? I ten drugi Amerykanin, aha, który był tam, on miał jakieś kryptowaluty. W każdym razie C jest chyba najbliższa odpowiedź prawda. Nie korzystacie żadnych kur ratunkowych, w takim razie 250 tysięcy postawiliście na C. 100%. Definitywnie. Ostatecznie jak to Hubert, tylko że Urbański się powiedziałbym, że widzimy się po przerwie, ale witamy po przerwie. To poprawna odpowiedź. Dziękuję. Zgadza się wszystko. Widzisz, dobrze oglądaliśmy internet Historiana. To była dobra decyzja. Polecamy kanał, jeżeli potraficie. Nie oglądacie. Jeżeli potraficie angielski na podstawie, żeby powiedzieć, tutaj jest kubek, to sobie poradzicie z internet Historianem, a to jest absolutnie świetny content. To prawda. Jeden z najlepszych treści w internecie. Absolutnie. No dobrze, panowie, w takim razie czwarta runda, ostatnie, kiedy są cztery zapadki. USA czy Wielka Brytania? Dobra, z kogo się umiemy bardziej śmiać? Z Brytoli czy z Amerykanów? Teraz Amerykanów to w ogóle ostatnio jest fany moment, oni mają niezły renesans, że tak powiem. To prawda. Epicki chwil, epickie momenty. Epickie momenty. Co mi powiedzieć, co? Jak ja w turnieju z Wężim, raszują jeden budynek. Dobrze, USA lecimy. Lecimy na lepszą taktyką na jego skrosa. Panowie, najczęstsza przyczyna awarii w USA to tornada, wiewiórki, powodzie czy aligatory. Brzmi jak wiewiórki. Nie, no powodzie wcale nie koniecznie. Przepraszam, nie, to miały być wiewiórki. Zapomniałem, że po mojej stronie jest... A nie używam jakiegoś koła ratunkowego? Użyjemy, na razie dla... Nie, dobra, a mam pół na pół, ja bym to pół na pół użył, wiesz? Nie macie pół na pół. Nie mamy pół na pół. Co nie mamy pół na pół? Mamy zmianę kategorii albo pytanie do publiczności. Bo dobra, idziemy, spróbujemy naszą najczęstszą publiczność. To jest czwarte pytanie, panowie. Dobrze, wiem, jesteśmy i tak prawie przy końcu, jeżeli chodzi o nasz dochód. Dobra, powiem ci tak. To nie będą ani tornada, ani powodzie, to mogą być wiewiórki albo aligatory. W wielu stanach USA mogą być rzeczywiście aligatory. No, na pewno na Florydzie. Na pewno na Florydzie chyba tam będzie Louisiana. Nie wiem, czy Louisiana będzie. Właśnie, nie chcę się wypowiadać dalej o Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ich poszczególnych stanach, bo ja nie wiem, już za bardzo nie mogą być aligatory. Ale gdzie mogą być wiewiórki? Wszędzie. Praktycznie wszędzie. Tak. I aby były jeszcze tutaj szopy pracze, to w ogóle bez zastanowienia. Szopy, szopy, wszystko na szopy. Ale inaczej, tornada i powodzie brzmią takie me. Powodzie to nie brzmi jak USA, to brzmi bardziej jak jakaś Japonia. Znaczy pamiętaj, że oni są huragany, które wchodzą, tak, więc tam tak, masz co innego. Ale tornada... Tornad jest też dużo.
Tylko, że one są bardziej przy Midwestie chyba, tak? Są bardziej tornada. Tylko pytanie, czy tornada u nich są tak często, czy tornada są po prostu... Inaczej, awarie wiewiórki im pasuje, bo wiewiórki przegryzają kable, tak. Więc to pasuje też do awarii, tak, po prostu, tak. Najzwyczajniej jaką życie. Jaką awarię mogą aligatory ci zrobić? No też mogą przegryźć kable. Aligator, wiesz, jakie ma szczęki mocne? No, ja wiem, ale akurat kable lecą przy aligatorach? Nie, tylko dlaczego kable nie? Aligatory mogą przegryźć. Na przykład mogą też ciebie przegryźć, jak na przykład, tak. To jest awaria ludzkiego życia. To prawda. Może też jest tak kwalifikowany. Słuchajcie, ta awaria jest taka, że skończył nam się czas całościowo, bo ja liczę sobie cały czas w głowie do 60. Na pewno liczysz. Czy może ktoś w komentarzach podsumować za każdym razem, ile chłopaków... Nie, bo nie tyle odcinek i nie będzie podanego czasu. Dobrze, go, lecimy. Dobrze, czyli wszystko idzie na bend. Tak. Słuchajcie, czwarta runda. Ostatnia jakby, gdzie macie cztery możliwości odpowiedzi. Postawiliście wszystko, zagraliście wabank. No i po raz kolejny wam się udało, bo to mistrzowie świata! Podstawowa znajomość Stanów Zjednoczonych pomogła ponownie. Ja tu na mądrej karteczce mam napisane, że wiórki są głównie przyczyną awarii, jeżeli chodzi o przecinanie kabli, mieszkanie w wentylacji lub klimatyzacji. To prawda. A wy widzisz, parzek zrobili hiperłącze, bo tak. Klikają i przechodzą dalej. Panowie, czas na rundę piątą. Kategoria jak długie? Mi brzmi jak jakaś bullshit kategoria, która dostanie pytanie o jakieś duże liczby, jakieś kilometry, odległości i całą liczba resztę, to musimy zgadywać losowo, a kaskaderzy może być, jestem hardcore. Może być jakiś Baumgartner skaczący z kosmosu, jakieś takie wydarzenia, więc dajmy sobie kaskaderzy. Kaskaderzy poprosimy. Panowie, kaskaderzy, jest klip, jestem hardcorem, został nakręcony w Wałbrzychu, Kielcach czy Busko-Zdrój. Generalnie Obrzycha, nie? Taki właśnie informacja, jak już mówiliśmy tutaj o Icebergu Polskiej, chyba tam była też informacja, że jestem hardcorem, miał pełne jeszcze nagranie drugą część jestem hardcorem. A proszę, bo to nie jest tak, że... udało mu się wspiąć na górę, tylko jeszcze raz musiał się co? Wspiąć. Co? Naprawdę? Tak. A ja nie widziałem tego. Ja to nie jest... On szedł na górę? Chyba, że pomijam fakty, ale jestem hardcorem, panowie, cały wywiad nagrany w Wołuniu, a przecież on jeździł po starych ludziach, którzy byli starymi mamami i ich odwiedzał i z nimi rozmawiał, więc jest chyba cały wywiad Wołunia z tym ziomkiem, z jestem hardcorem. O Boże. Ale właśnie niestety, moja pamięć przy tym Icebergu się troszeczkę zaczęła mierzać i tam było przypomnienie starych memów i YouTube pupów i mi się bardzo w głowie został Wałbrzych, pamiętam, ponieważ Wałbrzych był jeden pasuje. Z pierwszych wczesnych memów, to było na Wałbrzych ZED Yedi. No właśnie, jak na Wałbrzych. Montaż, no na Wałbrzych i kurde... Nie chcę powiedzieć ten Wałbrzych, bo kurde się kojarzy. I też się na Wałbrzych kojarzy. Kielce, wydaje mi się, to nie było Busko. Nie, no by Kuba by nam nigdy nie powiedział, że to było w Kielcach. To prawda. To byłaby pierwsza ciekawostka, którą by Kuba powiedział, a przy tym bloku... To prawda. Busko znowu... Nie, no wydaje mi się, że to jest Wałbrzych. Busko-Zdrój to brzmi jak miejscowość, gdzie są same sanatoria. No bo jak wszystkie nazwy, które były zdroje, to były jakieś sanatoria. Na przykład Głuchołazy. Wiesz, że Głuchołazy są też sanatorium? Właśnie zastanawiam się logiki tej ciekawostki. Mandziu, czy wiesz, że wszędzie tam, gdzie był Zdrój, to były sanatoria. Na przykład Głuchołazy. 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 Tak, to prawda. Dobrze. Panowie. Dawaj ten Wałbrzych. Na Wałbrzych. Powiem wam tak, gracie odważnie, wszystko sobie lecie po raz kolejny na kartę. No to jest nasz wyraz odwagi, żebyście zrozumieli, widzowie kochani. To jest właśnie odwaga kontra głupota. Dobra, ale chodzi o to, żebyście wygrali cokolwiek, prawda? W tym momencie macie tylko trzy zapadki. Jedna może stać pusta, czy możecie postawić na dwie? Dobra, okej, przekonałeś mnie. Nie! Yeah. Te 25 Busko. Tysięcy. Czyli obstawiacie Wałbrzych, czyli 25 tysięcy na Busko-Zdrój. No przecież tak. Nie Kielce. 225 tysięcy na Wałbrzych. Tak. Na Wałbrzych. Panowie, w Kielcach rzeczywiście to się nie wydarzyło. Czyli jesteście bezpiecznie przychodzicie... O nie! O nie! Rzeczywiście jesteście bezpiecznie przychodzicie dalej. No. Ale... Z Wałbrzychem, przepraszam, teraz skorzystam z mojej mądrej karteczki. Z Wałbrzychem związany jest również inny mem. No jest. Na Wałbrzych. No wiem, no powiedzieliśmy o tym. Jednak w przypadku jestem hardkorem, klip ten został nagrany w Busko-Zdrój. Widziałeś jaki big brain? O nie! O nie! Dobra. Dobrze, mamy całą jedną monetę. Mam ostatnią szansę. Grałeś w monetę kiedyś? Nie. To była straszna gra, w gimnazjum w to graliśmy. Dobra, dawaj. Jeżeli chodzi o rundę szóstą, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Dwie kategorie, jesteście coraz bliżej końca i macie jeszcze dwa koła ratunkowe. Ja powiem tak, ja byłem nie do końca przekonany, który jest dzisiaj dzień tygodnia, zatem rekordy internetu myślę, że są trochę mi bliższe niż kalendarz. No właśnie. Ale, ty masz ponad 40 lat, zatem ty pamiętasz wszystkie kalendarze. To prawda, ale że tak powiem, jeżeli chodzi o moją wiedzę historyczną, to jak Thanos nie miał właśnie ostatniego kamienia, to u mnie właśnie tym brakującym kamieniem było na przykład pamiętanie dat. Więc jakby ja znam dużo z historii, ale nie znam nic ani z dat. Więc... Ale to jest kartka z kalendarza, może to jest...
którego dnia nagraliśmy pierwszy odcinek mniej więcej w studiu Widmo? To może być coś to takiego. Jest, to jest takie pytanie od Huberta. Ale to ja nie będę miał pojęcia. Ja też nie. To co, rekordy internetowe? Nie, dawaj to kartę. Zmienimy kategorię. O, Big Brain, rekordy. Dobrze, kategoria rekordy internetu. Ile oglądających miał największy polski stream na Twitchu? To powinieneś wiedzieć. 66, ile miał Izak? Czy 46 tysięcy? Ile miał Izak? Nie 46, to odpada automatycznie. To jest 66 i 6 albo 105. Wydaje mi się, że 105 tysięcy miał podczas komentowania Virtus Pro w 2015 albo 16 roku. Nie mamy za dużo, że tak powiem, możliwości. Nie ma żadnego innego polskiego streamera, który przekroczył 100 tysięcy i myślę, że PLKD miał około 30 tysięcy na otwieraniu pad. No 30 tysięcy. 30 tysięcy miał na tam, jak trafię, otwierał jakieś legendarne paczki czy coś. Nie siedzę w FIFA, zatem nie wiem, ale PLKD też, no wiesz, świetny content robi, no to też robi. I wydaje mi się, że Xayo miał 35 tysięcy na rozprawie i to było najwięcej u niego. Okay. Jeżeli dobrze pamiętam. Na rozprawie. A co, ty nie wiesz, co to jest rozprawa? No, dobra, B. Dobrze, obstawiliście B, nie korzystacie z żadnego koła ratunkowego, no, idziecie dalej. No przepraszam, no ja tutaj widzę wszystkich, wszyscy ludzie mają poniżej 30 roku życia, nie mamy tutaj widzów. Izaka, nikt nam nie pomoże. Słuchajcie. Ja też nie mam 30, odwal się. A jesteś widzem Izaka, że się broni? Panowie, rzeczywiście, 46 tysięcy i 800 osób to największa liczba widzów zgromadzona na kanale Pasza Biceps podczas jednego ze streamów. 66 tysięcy to również jest rzeczywista liczba, która została zebrana na kanale Polsat Games. Na Wordsach? To Wordsach, tak. Natomiast... Nie policzyłem Polsatu, w ogóle zapomniałem o ich istnieniu. Natomiast no, przykra informacja jest taka, że 105 tysięcy wydaje się być no, niewykonalną liczbą, prawda? No ale wydarzyła się, bo to na kanał Izak i to jest poprawna odpowiedź. Bum! 25 tysięcy dla nas wędruje. No. Super, to jest... No, dobra. No, halo, przeszliście dalej, cieszcie się jakby. No, przecież, czym? A czym miał te 105 tysięcy? Przy jakimś majorze? Tak. Przy transmisji z bodajże kiedyś to było. Kiedyś to były czasy. A pasze jest ciężko zaliczyć w ten sposób. Bo on po angielsku na pewno robił tego streama wtedy. Bo przy pasze jak streamuje po polsku, to chyba do 10 on leci. Ale on generalnie w tym angielskim leci. Dawajcie kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasu. Schodzi nam? Tak, ale mamy czas na siódmą kategorię. Pozostały dwie zapadki. I panowie, dwie kategorie. Internet na mapie czy wyznacznik popularności? Jestem bardzo ciekawy kategorii wyznacznik popularności. Strasznie mi się podoba. Dawaj. Bardzo mi się podoba nazwa, zatem lecimy w to. Dawaj. Kategoria wyznacznik popularności. Ile obserwujących ma konto mniej więcej na Instagramie? Aż tak nikogo. Czy aż tak A to 47 tysięcy, czy B 51 tysięcy? Bardzo proste. Jest tu z nami Wiktoria, która obsługuje to konto. No, ja wiem. Używamy pytania do publiczności. Także koło... Używamy pytania do publiczności, możecie wszyscy nam pomóc, jeżeli także, chcecie. Także, proszę Państwa, poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa, żeby było jasność na planie... Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna, bo teraz wbijacie na Instagramy i obserwujecie konto mniej więcej. Dokładnie tak. Widzicie, dokładnie, ja to zrobiłem, tak? To pytanie tak. Specjalnie z tą treścią. Na planie mamy aktualnie 5 osób, także musimy, jakaś większość musi być podebrana. Proszę Państwa, słucham, głos Państwa ręce. Kto jest za odpowiedzią A? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wiktoria podniosła rękę jako pierwsza. I cała reszta podniosła z nią. Dobrze. Kto jest grany za odpowiedzią B? Proszę o podniesienie ręki do góry. No dlaczego to czemu robisz? To robisz, Adriana? Dlaczego to robisz? Decydujcie się. Dwa głosy na odpowiedź B. Panowie, co robisz? Michał, ty też dałeś na B? Ja dałem na A. To cztery. Dobra, cztery do jednego. No. Panowie, gdzie jest wasza decyzja? No dobra, możemy albo pójść za... Wiesz co, możemy tak, albo pójść za tłumem niczym owieczki, B, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawdopodobnie będziemy mieli rację, albo możemy zaufać indywidualnej jednostce, która wie lepiej. Ja, albo dogadały się, bo rozmawiały między sobą, albo się dogadały, powiedziały, żeby na odwrót zrobić i zrobiły taki cross myślenie dla nas, ale znowu wszyscy poszli za Wiktorią, która widziała, że sprawdziła, więc ja bym dał A i trudno, najwyżej się wywalimy. Jak nie do Wiktoria, to dlatego się kończy teraz odcinek. Jak coś. Żebyś nie czuła się winna, to jest całkowicie twoja winna. To jest ostateczna odpowiedź? Absolutnie tak. Dobrze, panowie, 51 tysięcy to duża liczba. To prawda. Czekam, że powie, że 51 tysięcy, tyle ma konto AGO, prowadzone przez firmę Widmo. Teraz Huber powinien podrzeć karteczkę, którą miał przeczytać. Nie, to ile się nie mylę, chyba nie ma tylu. No dobra, słuchajcie, nie mam pomysłu. 47 to poprawne. Buu, dzień dobry. Jesteśmy w wielkim finale. Brawo, Wiktoria. Dziękujemy serdecznie. Uch.
Także to jest prawidłowa odpowiedź. Finał przed nami. Panowie, przed wami finał. Cholory. Przepraszam, internautów, upodobania internautów. To znaczy upodobania internautów, kogo jak kogo, to są upodobania pewnie hajsowników. No pewnie tak, internautów. No. Kolory mi się bardzo podobają. Mamy zmianę kategorii, go kolory. Znaczy, słuchajcie, panowie, możemy wejść w deal. O. No, oddasz nam wszystkie pieniądze? Nie, dorzucę wam 7 żetonów, okay. Ale... Ja jestem już na tak, no już biorę. Ja nie wiem, jaki ten deal musi być słaby, słuchajcie, żebym się na to nie zgodził. Okay. Z racji tego, że jeżeli odpowiecie dobrze, to pieniądze zostają z wami, no. A jeżeli odpowiecie źle, no. To tracicie wszystkie pieniądze i uwaga, kupujecie obiad całej ekipie i mnie. Za parę. Lecimy, go. Wiesz, jaki to jest problem? To nie są prawdziwe pieniądze. Musimy obiad kupić za prawdziwe. Kurde, rzeczywiście. Ale i tak musimy dzisiaj zjeść obiad i tak. Ja rozumiem, że firmie Widmo po prostu szef obiadów nie zapewnia, zatem ja idę na tego deala. Oczywiście, inaczej, powiem wprost. Nawet jeżeli obiady zgadniemy, na Widemka, nawet jeżeli zgadniemy, to kupujemy ten obiad. Dokładnie. Justice for Widmo, możecie napisać do Tomka, co o tym sądzi. Proszę, dzisiaj sushi w takim razie. Słuchajcie, ostatnio Tomek robił najszczersze odpowiedzi na pytania. To ja mam takie jedno pytanie. Czemu pracowników nie karmić? Dobrze, poprosimy, możemy sobie wziąć kategorię. Tak, oczywiście, wybieracie kolory. Będą nudne i zmienimy. Panowie, Pantone 2448C to kolor jakiego kanału na YouTubie? Abstrahuję czy Mandzio? C to jest jeżeli... Wydaje mi się, że to będzie mój kanał, ale i tak bym zmienił. Dobra, dawaj. Bo to jest losowe. A jaka byłaby poprawna koła? Odpowiedź? Jaka była poprawna? Zmieniacie pytanie. Zmieniamy i tak. Poprawna ale... odpowiedź to abstrahuję. A, to widzisz, było. Dobrze, żeśmy tego nie zrobili. A w takim razie... upodobanie internautów. Kategoria. Jaka gra przyciągnęła większą ilość osób w jednym momencie? CSGO czy Cyberpunk 2077? Oh, która z tych gier przyciągnęła więcej ludzi w tym samym momencie? Concurrent. Mogłoby CS. Znaczy Cyberpunk przy premierze mógł mieć dużo. Wiesz co, jest teraz sprawa następująca. Twitch ma niesamowitą inflację ludzi, którzy odkrywają Twitcha z tego powodu, że jest teraz pandemia. No. I generalnie ludzie siedzą w domach, odkrywają nową rozrywkę, a na YouTubie nie ma treści za dużo ostatnio. Ostatnio jest ciężko znaleźć coś na YouTube. Dobra, no do rzeczy, no. I nie wiem, czy przypadkiem nie było tak, że Cyberpunka zagrali wszyscy najwięksi streamerzy jednocześnie. Tam XQC nawet po 100 tysięcy przecież wyciąga regularnie. Ale na byczku, to nie jest widzów, ja wie, osób grających. Osób grających. Ojeju, dobrze. Ja no, całkowicie nie, to jest jakby, to jest te statystyki ze Steama, bo Steam ma ile rekordowo tak, tak. Concurrent ktoś dobra, miał, to tutaj jestem na 90% przekonany, że CS z takiego ja tak powodu, samo. Że Cyberpunk mimo wszystko jest grą single. To bez znaczenia, ale... I drogą. Był drogi, był przy premierze, ale pamiętaj, że na przykład w CS nie są grane na konsolach, a Cyberpunk był. Więc on też mógł mieć dużo graczy. Wiem na pewno, że World of Warcraft się pochwalił, że jak Shadowlands'y wyszły, to byli najbardziej sprzedawaną grą rekordowo. Za to został pobity kilka dni później właśnie przez Cyberpunka, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych kopii. Chyba jednego dnia jakoś tak. Wydaje mi się, że Cyberpunk dalej może być ogromny. Pamiętaj, że tam był hype na cholerę zrobiony ogromny. Mhm. Jakby no, jak wyszło, potem wiemy wszyscy, ale... Ale wiesz co, CS... ja się bardzo cieszę, że tak poszło z Cyberpunkiem, tylko z jednego powodu. Czemu? Internet Historian zrobił o tym 40-minutowy materiał. Tak, pięknie, jak z No Man's Sky. No. No, no i dlatego to jest dobrze. Dobrze, czy mamy jakąś mądrą odpowiedź, czy będziemy się dalej tu wymądrzeć? Coś musicie obstawić, panowie. Od wymądrzania ja się jestem tutaj ekspertem, dlatego oddaję pałeczkę mojemu najlepszemu przyjacielowi Ignacemu. Dobra, trudno, najwyżej przegramy, Boże. Też mi się wydaje, że CS. Też mi się wydaje, że CS. Wydaje, mimo że CS. Wszystko, że CS go. Jak myślicie, ile było tych osób, które... Jakbyście mogli strzelić. 250, ile zagrało w CS-a? 380 tysięcy. Ja myślę, że w milionach to było. Mogło być do milionów. No, nie wiem. Myślę, że może... Nie mam dla tego pojęcia. Nie wiem, to jest dla mnie wróżenie z fusów. Ja nieraz widziałem tylko jakiś taki materiał o najpopularniejszych Total Warach, ale... Widziałem te wszystkie materiały, ale to są takie materiały, które ja oglądam, bo naprawdę nie ma co obejrzeć. Chcę akurat coś obejrzeć, mam humor, ale nic z tego nie zapamiętam. Ja zupełnie tak samo, to jest taki leci. Chodzi jednym uchem, wypada drugi. Tak. A. To jest no dobra, jeżeli chodzi o najpopularniejszą grą według zestawienia Steama, tak jak powiedzieliście, to tą grą był PUBG, który zebrał prawie 3,5 miliona ludzi w tym samym momencie. Okej. Widzisz, czy mówię, że w milionach to wcale nie jest niemożliwe. Tylko, że Chiny doszły do gry. Tylko mamy tu plus, bo tak jak widzisz, on liczył po zestawieniu streamowym, tak. Więc dobrze, że odcięliśmy Cyberpunka, bo on był liczony też po konsolach, mógł być liczony. Chyba, że go tak policzył Hubert. Panowie, Cyberpunk w najlepszym momencie grało w niego około 1 miliona osób. Okej. No. Natomiast w CSGO
300 tysięcy. Milion 300 tysięcy. To prawidłowa odpowiedź! Gratulacje. Wygranko. My wygrywamy, obiad wygrywamy również. Tomek wygrywa doskonałą opinię. A wy możecie zawsze wygrywać, będąc z nami we wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.